Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zbliżamy się do 100. dnia wojny na Ukrainie, a dzisiaj naszym i Państwa gościem będzie postać znana, słynny bloger, autor książki poświęconej stosunkom międzynarodowym, szeroko pojętej geopolityce i wojskowości, Krzysztof Wojczal. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Ja dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać o tych pierwszych już prawie 100 dniach konfliktu na Ukrainie, wojny, agresji rosyjskiej na ten kraj. Pan jest autorem książki, nie wiem, czy ma pan ją może przy sobie, mógłby pan ją pokazać? No właśnie zostawiłem w drugim pokoju, także... Ale wiele osób tą książkę zna i pan tam przebywał. Scenariusze przed wybuchem tego konfliktu. Jak pan ocenia te pierwsze kilkadziesiąt dni, no nie tylko jakby z tej sfery, w tej sferze wojskowości, ale też no szeroko pojętych stosunków międzynarodowych. To, co pan zobaczył za naszą wschodnią granicę w ostatnich kilkudziesięciu dniach. Co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, co pana zaskoczyło, a co nie było dla pana absolutnie żadnym zaskoczeniem. Znaczy, jeśli chodzi o to, co mnie nie zaskoczyło, to nie zaskoczył mnie kierunek, w którym zmierzała polityka rosyjska od dłuższego czasu i spodziewałem się, że po przejęciu niejako kontroli nad Białorusią rzeczywiście przyjdzie czas na Ukrainę. Zresztą no, tego można było się spodziewać po 2014 roku, bo to już wiadomo, wtedy wojna się zaczęła i to był pierwszy zwiastun tego, co tak naprawdę jest celem krótkoterminowym Federacji Rosyjskiej. Więc tego wydaje mi się, że należało się po prostu spodziewać. Ta data też inwazji też nie jest przypadkowa moim zdaniem, ponieważ ona się zbiega z momentem, w którym Europa Środkowa zaczęła się uniezależniać pod względem energetycznym od gazu rosyjskiego. Także to był ostatni moment, w którym jednocześnie Federacja Rosyjska mogła zrobić agresywny ruch, a z drugiej strony szantażować energetycznie nasz region, czy też Niemcy. Tutaj oczywiście zbudowano Nord Stream 2, ukończono ten projekt fizycznie, ale on nie został uruchomiony w sensie takim, że gaz nie popłynął i najwyraźniej Władimir Putin stwierdził, że te rozmowy przyciągające się z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi, one po prostu są grą na zwłokę. Grą na zwłokę, która miała na celu przygotować lepiej Ukrainę na ewentualne starcie. I przyznam szczerze, że tu akurat byłem zaskoczony z tego względu, że o ile no, 3 lata wcześniej w tym tekście rzeczywiście przewidywałem, że ten rok może być przełomowy, o tyle jeszcze w grudniu czy w styczniu tak myślałem, że z uwagi na fakt, że Nord Stream 2 został jednak ukończony, to być może Władimir Putin nie pociągnie jeszcze za spust w kierunku Kijowa. No niestety Władimir Putin chyba ocenił to tak samo jak ja, czyli że to była rzeczywiście gra na zwłokę ze strony Waszyngtonu i Berlina w kwestii uruchomienia Nord Stream 2, no i zdecydował się na tą agresję. Nie był dla mnie zaskakujący cel strategiczny tej operacji, czyli ten cel, jakim miał być Kijów, z tego względu, że jakby to, jak ja postrzegam tą sytuację międzynarodową, to według tej teorii Rosjanom Ukraina jest potrzebna z uwagi na taką rywalizację z Stanami Zjednoczonymi i możliwość, otworzenie sobie możliwości rozstawienia dodatkowych armii na granicy z NATO, czyli właśnie na granicy polsko-ukraińskiej. I o ile wcześniej, przed tą inwazją lutową, na Ukrainie było zaangażowanych 2 korpusy armii rosyjskiej plus w zasadzie 2 armie, można powiedzieć, o tyle gdyby udało się Rosjanom na przykład w te 3 dni, które planowali to zrobić, przejąć kontrolę nad Kijowem, no to mogliby bez strat rozmieścić te same wojska, czyli no prawdopodobnie co najmniej 1 armię, 1 korpus armijny właśnie na 2 kierunkach ukraińskich. I to wywarłoby pewnego rodzaju presję polityczną na Stanach Zjednoczonych jako gwarantowi bezpieczeństwa w kontekście całego NATO. I to mogłoby postawić taki przed szantażem Amerykanów, że albo prowadzicie z nami 2. wojnę i będziecie musieli wysłać do Europy Środkowej dużą ilość jednostek, co będzie was bardzo mocno kosztowało, a macie w perspektywie jeszcze rywalizację z Chinami, no albo zgodzicie się na nasze warunki, czyli taki deal, my uzależniamy Europę Zachodnią od surowców energetycznych, możemy kupować zachodnie technologie, dzięki którym będziemy rozwijać zbrojenia, a jednocześnie będziemy rozwijać wydobycie
bo z tym mają problem Rosjanie, wydobycie surowców energetycznych z rejonu arktycznego i jednocześnie chcemy zgody politycznej na partnerstwo Berlin-Moskwa jako być może nową siłę w międzynarodowym wielowektorowym układzie sił. I tak chcieli, wydaje mi się, że Rosjanie właśnie nacisnąć w ten sposób, dlatego właśnie Ukraina i dlatego takie, a nie inne działania. Przy czym też to chyba wszyscy podkreślali, że no Ukraina niezależna od Rosji już osłabia Moskwę, a jednocześnie pozycję Moskwy na arenie międzynarodowej, a jednocześnie Ukraina, która dążyłaby do Unii Europejskiej i do NATO, co zresztą było widoczne, no to była zagrożeniem z perspektywy Kremla. Także no tak mniej więcej to wyglądało. No dobrze, ale to czy nie zaskakuje pana fakt, że Rosja dążyła do tej wielowektorowej polityki, jak pan to określił, tych relacji z Niemcami, a potem zaatakowała frontalnie Ukrainę, no i w ten sposób jakby pogrzebała tą możliwość? No bo jeżeli chciałaby taką politykę realizować, to atak na Ukrainę był chyba ostatnią rzeczą, którą należało w tej sytuacji zrobić. To jedno pytanie, które chciałem pana zadać, a drugie to odnośnie tej Białorusi, bo obserwowaliśmy też w 2021 roku no, ruchy na tej granicy z Polską i wygląda na to, że w ogóle sytuacja na froncie, na tych polach bitewnych Ukrainy rozstrzygnie przyszły status Białorusi i w ogóle przyszłość tego kraju również, który jak na razie broni się przed wejściem do tego konfliktu. I czy uważa pan, że gdyby nie atak na Ukrainę, to Rosja jednak uzyskałaby pewną możliwość wpływania na sytuację w krajach NATO, czy to Polski, czy Litwy chociażby też, z którą Białoruś też sąsiaduje, i że sytuacja geopolityczna w tym regionie też by się zmieniła, gdyby Putin nie zdecydował się jednak iść na rympał i Ukrainy atakować? Tak, tutaj rzeczywiście to jest bardzo dobry punkt, o którym warto porozmawiać i też ja z tego względu jeszcze w grudniu czy w styczniu nie spodziewałem się takiego przebiegu wypadków, z tego względu, że Rosjanie mieli rzeczywiście jeszcze szereg opcji, które mogliby wykorzystać, nie idąc na inwazję na Ukrainę, która rzeczywiście pokazała, jak pokazała w ogóle historia teraz ostatnich dni, no tak naprawdę Rosjanie osiągnęli cele przeciwne do tych zakładanych, czyli totalna izolacja, jeszcze większy problem z gospodarką, mniejszy eksport ropy i gazu, i konsolidacja NATO. Ale za wyższe ceny. No za wyższe ceny to prawda, ale to też nie do końca, bo jednak ceny rosyjskich surowców są dużo tańsze niż te, które są dostępne na rynku. Także tutaj tak, różnica jest dosyć znaczna. Indiom dali dużą zniżkę. Tak, dali dużą zniżkę. No ale jakby sam kierunek, sam proces jest niekorzystny dla Rosjan. To znaczy proces jest taki, że Zachód stara się uniezależnić jak najbardziej od rosyjskiego szantażu ewentualnego, czy już w zasadzie tego, który został postawiony. Jednocześnie NATO się skonsolidowało. Finlandia, Szwecja składają akces do NATO. Także to wszystko dzieje się nie po myśli Rosji. I rzeczywiście... Zobaczymy, co jeszcze zrobi Erdogan. Tak, jeszcze tutaj jest ta karta, aczkolwiek w mojej ocenie no, Turcja również chętnie przyłożyłaby rękę do jakiejś zapaści w Rosji, czy do porażki w Rosji, z tego względu, że z punktu widzenia bezpieczeństwa Turcji jednak Rosjanie dominują na Morzu Czarnym, aha, przecież wybrzeże nad Morzem Czarnym to jest jedna z dwóch najdłuższych granic, tylko że morskich, Turcji. Także Turcy tutaj chętnie by się pozbyli rosyjskiego konkurenta, zwłaszcza, że Rosjanie wiadomo, mają wpływy jeszcze w Armenii, a jednocześnie dali protekcję bezpieczeństwa niejako Kurdom, których Turcy chcieliby się po prostu pozbyć. Także widać, te wszystkie wpływy rosyjskie trochę otaczają Turcję i z tego względu Turcy, w mojej ocenie, na pewno będą chcieli grać przeciwko Rosjanom, ale nie za darmo. Będą chcieli oczywiście coś wynegocjować. Także to... Nie obawia się pan, że się dogadają Erdogan z Putinem? Nie wydaje mi się, bo z tego względu, że jeśli Ukraina by upadła, to strefa wpływów rosyjska jeszcze bardziej zbliżyłaby się do takiej strefy bezpieczeństwa, czy postrzegania swojego bezpieczeństwa przez Turcję. Rosjanie, pamiętajmy tę sytuację po II wojnie światowej, przecież Turcja obawiała się wręcz inwazji Związku Sowieckiego i przejęcia cieśnin. Także no, choćby z tego względu i z uwagi na tą historię, zbliżanie się rosyjskiej siły w kierunku Turcji jest z pewnością wysoce niewskazane.
Zatem, tak jak mówię, no tutaj bardzo ważna jest dla Turków kwestia Morza Czarnego i jeśli w tej chwili, jeśli Rosjanie kontrolują Krym, który Półwysep Krymski, który ma decydujące położenie w zasadzie na tym akwenie i daje bardzo dużą swobodę ruchu dla floty czarnomorskiej, no to w takiej sytuacji Turcy w mojej ocenie chcieliby jednak ograniczyć te możliwości floty czarnomorskiej i myślę, że nawet tą swoją flotą operować tak na Morzu Śródziemnym, gdzie też muszą mieć bardzo dużą obecność, jak i na Morzu Czarnym chcieliby mieć jakąś kontrolę, a w tej chwili jej nie mają. Także no a wracając jeszcze do tej kwestii Białorusi i tego, czy Rosjanie mogli mieć jakieś opcje. Rzeczywiście Federacja Rosyjska w mojej ocenie mogła wcześniej rozmiecić na przykład wojska czy stałe bazy na Białorusi, ponieważ Łukaszenko po wyborach i tych protestach miał tak samą pozycję, że wydaje się, że musiałby się zgodzić na to, gdyby Rosjanie naciskali bardzo mocno. I wówczas też Rosjanie mogliby spowodować faktycznie ten bardzo, bardzo dużą niepewność w kwestii bezpieczeństwa, ponieważ rozmieszczając na przykład pierwszą gwardyjską armię pancerną w okolicach Mińska, czy nawet bliżej granicy z Polską, mogliby, rozmieszczając wojska w jednym miejscu, mogliby uderzyć w trzech kierunkach. Albo na państwa bałtyckie, albo na Polskę, albo na Ukrainę. To powodowałoby oczywiście rozproszenie sił NATO, wysiłków NATO i trzeba by było użyć dużo większych sił i środków, by zabezpieczyć wszystkie kierunki. A Rosjanie na przykład tylko tą jedną armią by szachowali poszczególne. Także wydaje się, że to można było zrobić wcześniej, jeszcze nie atakując Ukrainy. Wydaje się, że ten atak na Ukrainę był spowodowany jakimiś przesłankami, o których być może nie wiemy, a które przekonały Władimira Putina i jego otoczenie, że być może Federacja Rosyjska, czas negocjacji się kończy i jeśli to okno, w którym jeszcze mogą Rosjanie szantażować Europę Środkową i Zachodnią dotyczącą dostaw gazu i ropy, jeśli ono się zamknie, no to wówczas być może już Rosjanie byli przekonani, że nic nie będą w stanie wynegocjować. I być może dlatego właśnie tak drastyczne działania. No właśnie, to jest rzeczywiście ciekawa sytuacja, bo często wspomina się o tym, że Rosja miała już niecałe 10 lat takiej mocnej pozycji geopolitycznej wraz z nowymi źródłami energii i w ogóle przechodzenia na tą zieloną energię, no to pozycja Rosji by jednak w tym łańcuchu dostaw surowcowych słabła, więc tutaj ten czas rzeczywiście mijał i to mogło być przyczyną tego ataku na Ukrainę. Ja przyznam się szczerze i tu muszę Państwu też powiedzieć, bo to mój błąd w sumie, bo nie powiedziałem tego na początku naszej rozmowy, że to będzie właśnie taka nasza rozmowa o zaskoczeniach. Ja nie będę tylko zadawał pytania, ale będę się również dzielił opiniami. To na wypadek, gdyby duża część widzów była zdenerwowana tym, że przerywam Krzysztofowi Wojczalowi i zawsze są takie komentarze. Dlaczego pan przerywa gościowi? Dlaczego pan nie daje mu się wypowiedzieć? No, to od razu ostrzegam. Tak się umówiliśmy. Tak się umówiliśmy i taka jest formuła tego programu. Mój błąd, że nie powiedziałem tego na samym początku. Że oczywiście wiele zadawałem te pytania, bo to mnie ciekawi, ale też stety lub niestety no, wyrażę też i swoje opinie na ten temat, co mnie zaskoczyło, a co mnie nie zaskoczyło, to przyznam szczerze, że jednak ten atak Rosji mnie osobiście zaskoczył, bo ja uważałem, że Rosja powinna być z tego konsensusu, który osiągnęła zadowolona, dlatego że przynajmniej bogaci ludzie w Rosji no, kupowali sobie przysłowiowe wille na Lazurowym Wybrzeżu, wysyłali dzieci na studia do Oksfordu, a swoje aktywa lokowali w bankach szwajcarskich. I to pomimo tego, że Rosja była krajem agresywnym, no, która przecież zaatakowała Gruzję w 2008 roku, czy Ukrainę po raz pierwszy w 2014, ale najwyraźniej elity polityczne w Moskwie doszły do wniosku, że to się nie opłaca, chociaż zawarto dobre kontrakty, no ale zdecydowano się ten konsens zerwać. Dla mnie to, no więc jest to zaskoczenie i też nie jest, ale jednak dla mnie przeważa uczucie zaskoczenia w tym wypadku. To po pierwsze. Po drugie też przyznam się panu, chociaż tam pan akurat może to skomentować, pewnie obserwując te kwestie wojskowe i znając się na nich znacznie bardziej niż ja, że nie spodziewałem się takiego oporu Ukraińców. Chyba wszyscy zakładali, mam wrażenie, i też mi się tak wydawało,
że Kijów, jeżeli już Rosjanie się zdecydowali na to rozwiązanie siłowe, to nie utrzyma się pewnie dłużej niż 3 czy 7 dni, a to okazało się, że Ukraińcy są świetnie przygotowani, świetnie wyszkoleni i po prostu utrzymali się i utrzymują się już blisko 100 dni, więc to przyznam szczerze, że jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Także to, że Rosja okazała się dużo słabsza chyba niż wszyscy myśleli i mi wydawało się również, że jest mocniejsza. Zaskoczyła mnie też, przyznam się panu i państwu, zaciekłość obu stron. Niesamowita. I to, że Ukraińcy się nie poddają, że walczą w taki sposób i to nie tyle sama armia, co w ogóle całe społeczeństwo, że tak bardzo jest jakby w tym zjednoczone, także na tych obszarach rosyjskojęzycznych. Tego się nie spodziewałem i przyznam się szczerze, że zaciekłość też widzę po drugiej stronie, po tej rosyjskiej. Wydawało mi się, że kiedy, no chyba trzeba tak to powiedzieć, wojska rosyjskie skompromitowały się pod Kijowem, kiedy tam po prostu przyjechały pod miasto i wydawało im się, że szybko tą stolicę zdobędą, a to nie nastąpiło, no to Rosjanie się teraz widzę, że zabrali chyba systematycznie za ten podbój Ukrainy i starają się założyć jej taką pętlę na szyi, odciąć ją tam chyba od Morza właśnie Czarnego i to jest taka wojna na wyniszczenie i wydawało mi się, że skoro to się nie udało w pierwszych dniach wojny, to że zostanie to uznane za kompromitację i że w jakiś sposób to nie tyle osłabi morale w ogóle armii rosyjskiej, co doprowadzi do jakichś zmian czy przewartościowań. W Rosji, a nic takiego się nie stało. Społeczeństwo rosyjskie też zareagowało w taki sposób, który może być zaskakujący. No, okazało się fanatycznie popierać tą linię i to nawet gdyby Putin chyba ustąpił, no to znalazłby się ktoś inny, kto by tą linię polityczną realizował i społeczeństwo chyba najwyraźniej też tego chce. Ja tutaj obwiniałem o to, nie wiem, czy pan też uważa, że winny za to jest Aleksander Dugin, no bo on właściwie to wszystko sformułował czy skodyfikował. Może nie tyle wymyślił czy sformułował, ale jakby ubrał w idee pewne polityczne i właściwie Władimir Putin, którego postrzegaliśmy jako takiego twórcę tej imperialnej Rosji, on jest tylko wykonawcą. Gdyby on się rozchorował albo zniknął w tajemniczych okolicznościach, no to prawdopodobnie i tak zostałby zastąpiony przez kogoś innego, czy to przez Naryszkina, czy tam są różnego rodzaju inne przypuszczenia, czy różne osoby się obstawia, inne kandydatury. I to były takie rzeczy, które mnie osobiście zaskoczyło. Czy pana te rzeczy również zaskoczyły, ten opór Ukraińców, ta słabość Rosji, ta zaciekłość obu stron i ta reakcja społeczeństwa rosyjskiego? No i jeszcze była ta satysfakcja z dotychczasowego dealu. To może najpierw od tego. Ja to postrzegam trochę jako taką samą nakręcającą się spiralę, ponieważ ten deal tak naprawdę taki prawdziwy, satysfakcjonujący Putina, to był w 2009 roku, kiedy doszło do resetu z Obamą i wtedy rzeczywiście Rosjanie mieli i kapitał, uzależnianie Zachodu od swoich energetyków i posiadali, mogli pozyskiwać technologię i jednocześnie była, wydawało się, ta zgoda na ja to nazywam Eurorosję od Europy, od Lizbony po Władywostok. No ale wydaje się, że tutaj na tym Bliskim Wschodzie Władimir Putin postanowił zagrać coś więcej. Później wiadomo, postawił się w Syrii jako przeciwnik Stanów Zjednoczonych, no i ten reset prysł w 2013-2014 roku. I wydaje mi się, że od tego momentu Rosjanie próbują jakby ugrać coś więcej cały czas, ale nie dochodzi do nich fakt, że oni w zasadzie z każdym swoim agresywnym działaniem długofalowo przyczyniają się do skutków właśnie przeciwnych, bo oni używając siły, ta taktyka była, ta strategia postępowania na arenie międzynarodowej byłaby właściwa, gdyby druga strona ulegała natychmiast tej sile czy tej presji. I gdyby tak się działo, no to wówczas oni by odnosili pewnie jakieś sukcesy, jakieś deale, coś co by ich zadowalało. No, natomiast druga strona niestety dla Rosjan nie ugina się pod argumentami siły, w związku z czym na długą metę im bardziej Rosja wysyła presję, tym bardziej Zachód się konsoliduje. Także to jest długofalowy efekt jest bardzo niekorzystny. Teraz co do samej kwestii działań wojennych, ja raczej spodziewałem się zaciętości i przygotowania po stronie ukraińskiej z tego względu, że obserwowałem, jak oni robili reformy po 2014 roku. Oni podwoili ilość armii, powszechna służba wojskowa. No naprawdę była duża mobilizacja. Ja używam takiego porównania,
że w 2014 roku Ukraińcom przystawiono pistolet do głowy. I no, ja nie byłem przed taką sytuacją postawiony, ale wyobrażam sobie, że taka osoba po prostu doznaje szoku, ponieważ no, to jest ten element, że w każdej chwili mogę zginąć. Ale jeśli ten pistolet przystawiony do głowy jest przez dłuższy moment, przez godzinę, przez tydzień, przez rok, no to człowiek, wydaje mi się, że już się adoptuje do tej sytuacji zagrożenia psychologicznie, mentalnie. I tak zrobili Ukraińcy. Ale to może pułap Władimira Putina, że on, bo było wiadomo, że będzie druga wojna o Ukrainę czy z Ukrainą i że czekał aż 8 lat. To może błąd właśnie. Wydaje mi się, że tak, że to był błąd, ale oni też nie byli przygotowani w 2014 roku do pełnoskalowej inwazji. Zresztą nawet teraz nie byli przygotowani, bo i tutaj przechodząc do drugiej jakby kwestii właśnie, że Ukraińcy się przygotowali i mentalnie, i wojskowo zrobili szereg rzeczy, żeby do tego starcia się przygotować. Natomiast Rosjanie z kolei widać, że nie odrobili zadania domowego i spodziewali się raczej albo trzydniowego właśnie ukręcenia głowy hydrze i tutaj pozbawienie Zełenskiego władzy, czy wygonienie go z kraju, czy też go natychmiastowej denazyfikacji. Tak, natychmiastowej denazyfikacji, jakby która miała doprowadzić do powiedzmy uległości wojska, czy do pozbawienia Ukraińców chęci dalszej walki. To się nie udało i jakby sposób, w jaki wojsko rosyjskie wkraczało na Ukrainę, pokazuje, że żołnierze byli chyba, czy nawet ich dowódcy nie posiadali pełnych informacji, to znaczy oni nie działali zgodnie ze swoją doktryną wojenną i sposobem działania, który ćwiczyli, który pokazywali nawet w Syrii, tylko wchodzili na Ukrainę jako, wydawałoby się, wyzwoleńcy, byli bardzo zaskoczeni, że jest opór. Także tutaj ja bym też nie zganiał do końca na nieumiejętność, tą porażkę Rosjan w pierwszym momencie, na nieumiejętność prowadzenia wojny przez Rosjan, tylko raczej na złe podejście. I może złe rozpoznanie. Może złe rozpoznanie, złe podejście do tego konfliktu i jakby właśnie nie nastawienie się na to, że on będzie trwał dłużej i że dojdzie naprawdę do wojny. Wydaje się, że to miało być po prostu wkroczenie na tak jak to było w 1939 roku, pamiętam, 17 września, było bardziej wkroczenie, nie? Ale z tego co pan mówi, no to wynika taka sytuacja, że ta wojna na dobrą sprawę zaczęła się w 2014 roku i to, co obserwowaliśmy w ostatnich 8 latach, to był w zasadzie rozejm i obie strony się przygotowywały. A Rosjanie myśleli, że to tylko oni się przygotowują, a Ukraińcy są w proszku, a potem okazało się, że ich rozpoznanie zawiodło i że jest zupełnie inaczej. Tak, tutaj wydaje mi się, że w ogóle doszedł jeszcze jeden czynnik. To jest taki, że o ile... znaczy, wydaje mi się, że był rozdźwięk świadomości co do tego, co może zaistnieć pomiędzy wojskowymi a politykami. To znaczy politycy czy na Kremlu ścisłe grono wokół Władimira Putina rozważało opcję, że ostateczną opcją będzie inwazja na Ukrainę pełnoskalowa. Natomiast wojskowi jakby nie mieli tej świadomości i oni byli przygotowani, że jeśli będzie wojna, to będzie wojna o rozszerzenie zdobyczy terytorialnych w Donbasie, czy o połączenie Krymu z resztą kraju drogą lądową. I jakby to pokazuje później też, to potwierdza, zdaje się potwierdzać późniejszy scenariusz wojenny, w którym to na południowo-wschodnim froncie Rosjanie jednak działali bardzo, bardzo metodycznie i bardzo sprawnie. Natomiast na północy i na północno-wschodnim froncie no, to wyglądało zupełnie inaczej. Zresztą w ogóle ten konflikt jest bardzo ciekawy, przynajmniej był bardzo ciekawy pod względem takim technicznym w pierwszych tygodniach walk, ponieważ każdy odcinek frontu rządził się własnymi prawami, były inne założenia operacyjne, były inne metody walki taktycznej i strony zupełnie inaczej reagowały, w inny sposób walczyły, inne były zamierzenia, tak po stronie atakujących, jak i po stronie obrońców. Także nie można powiedzieć, że ta wojna charakteryzuje się takim sposobem walki, czy takim sposobem walki. Na każdym odcinku frontu, w każdym miejscu było zupełnie, znaczy może nie zupełnie, ale było inaczej. Było inaczej, używano innych środków, innych metod, innych taktyk. No dobrze, a czy jest coś takiego w takim razie, bo tu mówiliśmy o tych rzeczach, które nas trochę zaskoczyły, ale zawsze jest tak przy tego rodzaju konfliktach, że jeśli one trwają kilkadziesiąt dni,
no to pojawia się już nowa rzeczywistość, że pojawiają się jakby nowe scenariusze, jedne rzeczy stają się już niemożliwe, a inne stają się możliwe dopiero teraz. I na co takiego zwrócił Pan uwagę? No co oczywiście trudno było przewidywać, bo takie rzeczy to trudno jest przewidzieć, nawet kiedy napisze się tak dużą książkę, jak Pan napisał. Nie ma jej Pan co prawda przy sobie, ale jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to taki dosyć spory tom. No ale co takiego teraz pojawiło się nowego Pana zdaniem, czego nie mogliśmy wcześniej przewidzieć? No właśnie. Jakie nowe elementy tej nowej rzeczywistości teraz się pojawiły, bo na pewno widzi Pan takie. Tak, faktycznie byłem zaskoczony bardzo złym przeprowadzeniem operacji, operacji tych wojskowych na północnym i na północno-wschodnim odcinku. No i wycofanie się Rosjan było dla mnie zaskoczeniem, znaczy w takim sensie, że no już ja tak przewidywałem 3 tygodnie jeszcze przed tą inwazją, wskazałem w zasadzie w bardzo dużej dokładności, jakie mogą być kierunki ataku i to się potwierdziło, ale wydawało mi się, że Rosjanie tak to przygotują, że jak już zaatakują, to już podejdą pod tym Kijów i gdzieś tam powiedzmy się rozstrzygnie jakąś to bitwą dużą czy oblężeniem miasta. Natomiast Rosjanie tak jakby no, puścili wojska zupełnie bez zabezpieczenia, nie mieli głębi, nie zabezpieczyli tego terytorium, które zdobyli, przez to musieli się wycofać. To było dla mnie bardzo zaskakujące, że nie byli przygotowani do utrzymania zdobyczy terytorialnych, które zajęli na tamtych odcinkach. I oczywiście przez to musieli przejść do tej wojny na wyniszczenie na wybranych odcinkach frontu, gdzie no po dostaniu, no parafrazując, ale łupnia, dostali łupnia mocnego i musieli jednostki przeorganizować i stwierdzili zapewne, że nie są w stanie obsłużyć tak szerokiego frontu, bo zaatakowali w zasadzie armią mniej liczną, zaatakowali armię liczniejszą od siebie, także to w ogóle było zaskoczeniem. I teraz skupiałem się na tym jednym odcinku frontu i jest niby ta walka na wyniszczenie, ale w mojej ocenie, no jakby to, czego ja się mogę spodziewać i to, co ja dostrzegam już od jakiegoś czasu, cel strategiczny się nie zmienił. Znaczy Kijów wciąż jest celem operacji wojskowej i jednocześnie strategicznym celem jest pozyskanie całej Ukrainy niejako w strefę wpływów moskiewską. Teraz pytanie jest, kiedy Rosjanie zdecydują się na ponowienie operacji na Kijów, bo uważam, że to jest nieuchronne. Czyli uważa Pan, że nadal jest to możliwe, no troszkę mam wrażenie, że tak jak o koronawirusie, to już zapomnieliśmy o tym scenariuszu opanowania Kijowa przez Rosję, a Pan twierdzi, że nie powinniśmy tego scenariusza wykluczać. No i w zasadzie to uważam, że nie tylko nie powinniśmy go wykluczać, tylko po prostu to nastąpi. Między innymi z tych przyczyn, o których Pan mówił, że trudno było się spodziewać takiej determinacji po stronie rosyjskiej i wsparcia rosyjskiego społeczeństwa dla tej wojny. Bo to mnie również zaskoczyło właśnie, że jakby te niepowodzenia nie tylko nie wywołały skutku takiej demoralizacji społeczeństwa i presji na władzę, żeby tą wojnę zakończyć, ale wręcz przeciwnie. Teraz społeczeństwo rosyjskie wydaje się jeszcze być bardziej zdeterminowane do tego, żeby tą wojnę prowadzić i wygrać. I w tym kontekście już nie mówię o tym, że jakby władze Federacji Rosyjskiej, czy to w Rosji w jakiejkolwiek postaci, bo pamiętajmy, że to od Iwana Groźnego przez Stalina, dzisiaj po Putina, środki i metody są te same, czyli te brutalne rzezie i to jakby to cały czas jest aktualne niestety tam i niestety to ma poparcie społeczne, jak widać. Także ten problem jest szerszy niż tylko problem Putina czy tego czy innego władcy, tylko tak jak Pan słusznie zauważył, to jest chyba po prostu problem kulturowo-społeczny całego tego państwa. I teraz jakby mając te wszystkie aspekty na uwadze i również ten polityczny, w którym władze z Kremla po prostu one nie przegrywają, nie mogą przegrać, one się nie mylą, nie przegrywają, w związku z tym należy za wszelką cenę osiągnąć cele, które się założyło. No i z tych wszystkich względów, jak również tych geopolitycznych, uważam, że nawet jeśli Ukraińcy wyczerpią w tej chwili potencjał ofensywny rosyjski w tak dużym stopniu, że Rosjanie będą się musieli zatrzymać, być może nawet zgodzą się na jakiś rozejm czy pokój, to nie będzie ten stan trwały. To znaczy Rosjanie będą dążyli do jednoznacznego rozstrzygnięcia
i zajęcia Kijowa wcześniej czy później, czy to będzie za rok, czy za dwa, czy za pięć, chociaż ja uważam, że to będzie szybciej niż później, z tego względu, że Rosjanom się kończy czas, o czym mówiliśmy też na początku. I ta jakby ta ocena, że Rosjanie będą jeszcze w grze przez około 10 lat, w tej chwili przez to, że prowadzą wojnę, na pewno ten okres się skurczył, a to wynikało na przykład między innymi z tego, że sami Rosjanie oceniali, że wydobycie ich surowców energetycznych, te zasoby się kończą. Znaczy tych zasoby ropy, którą opłaca się wydobywać, nie która jest dostępna, tylko którą się opłaca wydobywać, te zasoby szacowano chyba 2-3 lata temu na 19 lat. Jednocześnie sami Rosjanie dostrzegli, że do 2035 roku może być tak, że wydobycie ropy w ogóle spadnie o 50%. Czyli z tych wszystkich względów im po prostu naprawdę kończy się czas i kończy się pole manewru, dlatego używają środków siłowych i dlatego wydaje mi się, że nie zaprzestaną. Po prostu nie zaprzestaną, bo w tej chwili walczą o wszystko i sami sobie zawiesili w zasadzie ten miecz Demoklesa nad swoją głową i sami teraz w tej chwili wywarli na siebie jeszcze większą presję z tego względu, że właśnie są te sankcje z Zachodu, jest odcinanie się od surowców energetycznych rosyjskich. Przecież jeśli Rosjanie przestaną eksportować ropę czy gaz z rejonu około arktycznego, no to przy minusowych temperaturach ta cała infrastruktura ulegnie zniszczeniu. I nie będzie powrotu już do tego stanu sprzed nawet kilku miesięcy. No dokładnie tak. Też odnoszę takie wrażenie, że Rosjanie zagrali wabanki, po prostu wywrócili stolik. Więc pewne scenariusze, które gdzieś tam przewidywaliśmy przed rozpoczęciem tego konfliktu, no to dzisiaj już raczej są nierealne, ale pojawiły się też nowe scenariusze. Przyznam się panu, że mnie też bardzo interesują te, które się zrealizowały, bo często to nie były te, którym jakby przypisywaliśmy największe prawdopodobieństwo, a jednak tak się stało. No przede wszystkim widzę, że w konsekwencji tych ostatnich kilkudziesięciu dni to też uaktywniła się rola tego świata pozaeuropejskiego, bo Rosja została w wyniku tych sankcji, no jednak te relacje mocno ze światem Zachodu się rozluźniły, więc mamy chociażby tłumy ludzi w Stambule czy w Dubaju, gdzie podobno ceny nieruchomości mocno poszły w górę, bo ta wyższa klasa średnia i wyższa klasa rosyjska no już tak swobodnie sobie po Europie Zachodniej nie może podróżować, więc to chociażby jest ta jedna zmiana. No i ogólnie też mam wrażenie, że ten świat pozaeuropejski pokazał swoją, jakby to określić, może siłę to byłoby może określenie trochę na wyrost, ale duże znaczenie, bo nie mówię tutaj absolutnie o głosowaniach w Radzie na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, no ale chociażby Indie, które no skwapliwie skorzystały z tej okazji zakupu rosyjskiej ropy po 30% zniżce. No Chiny oczywiście też, kraje Zatoki Perskiej, więc wielu szczególnie tych producentów ropy także zyskało na znaczeniu. No i rozpoczęła się rozgrywka także już globalna, międzynarodowa, gdzie niektóre z tych krajów właśnie pozaeuropejskich uzyskały duże znaczenie i stworzył się nowy układ. Mnie osobiście trochę zaskoczyło to, że bardziej zdecydowanie nie zaangażowały się Chiny, to znaczy one zaangażowały się propagandowo i jeżeli patrzymy na przekaz, no nie tyle już nawet w mediach chińskich, które jest skierowane do odbiorców wewnętrznych, ale to co Chiny mówią na poziomie międzynarodowym, to często jest to powielanie tej narracji rosyjskiej, że Rosja miała uzasadnione przyczyny, pewne obawy, które spowodowały jej interwencję, czy też legł u podstaw tej operacji specjalnej. No ale generalnie jakiegoś takiego większego zaangażowania nie widać, a początki, była ta długa rozmowa w Rzymie między przedstawicielami Stanów Zjednoczonych i Chin, która chyba jakby rzeczywiście zamknęła pewien etap i Chiny tak mocno się w ten konflikt nie zaangażowały. Wydaje mi się, że trochę zaskoczony jestem tym, że maleje prawdopodobieństwo wariantu fińskiego, czyli takiej zwycięskiej wojny Ukrainy, która zgodzi się na akceptację utraty części swojego terytorium, no ale jakby się wybroni, co ja uważam, że byłoby zwycięstwem dla Ukrainy. No ale przedstawiciele państwa ukraińskiego konsekwentnie mówią, i to już chyba wszyscy, od Dmytro Kuleby po prezydenta Zełenskiego, po braci Kliczków i po Michajło Podoliaka i w ogóle wszystkie oświadczenia, że żadnej ziemi
ukraińskiej nie oddamy. Zresztą w tym samym duchu mówił w Radzie Werchownej Ukrainy prezydent Andrzej Duda, że to byłaby kompromitacja Zachodu, gdyby do tego dopuszczono. No, co oznacza, że scenariusz fiński, jego prawdopodobieństwo jest dużo niższe. Zresztą za chwilę już przekroczymy te 104 dni, a tyle trwała ta wojna zimowa między Związkiem Radzieckim a Finlandią. To mnie troszkę zaskoczyło. No i jednak muszę przyznać, że to jest dobry scenariusz dla Stanów Zjednoczonych, które nie zostały bezpośrednio zaangażowane w ten konflikt. Czyli jest wsparcie, broń przesyłana, wsparcie wywiadowcze, które doprowadziło do likwidacji, nie wiem, pan pewnie będzie wiedział lepiej, 8 generałów rosyjskich. Teraz już chyba jest około 10, tak mi się wydaje, coś mi się obiło. No właśnie, już chyba 10, ale to poza tym nie tylko generałowie, ale też wielu innych oficerów wysokiego szczebla, dzięki tym danym wywiadowczym było namierzanych i likwidowanych przez Ukraińców. No ale to nie zmienia faktu, że NATO jakby bezpośrednio się nie zaangażowało albo nie zostało zaangażowane, co mogło być też niepomyślnie Chin, no bo te mogły na przykład obstawiać taki wariant. Nie wiem, czy Węgry takiego wariantu nie obstawiały, że Kijów na przykład padnie i to stworzy zupełnie nową sytuację geopolityczną w regionie. No a mamy inną sytuację, mamy długotrwałą wojnę ukraińsko-rosyjską i to tworzy ciekawe scenariusze, chociażby ciekawe jak ciekawe, bo w sumie to może nie będzie nam wcale do śmiechu jesienią, jak się rozpocznie ten kryzys żywnościowy albo kryzys na rynku surowców również. No ale w każdym razie scenariusz Blitzkriegu się nie zrealizował. To, co mnie osobiście dziwi, to, że ten scenariusz fiński również tutaj chyba nie będzie miał zastosowania, bo Ukraińcy nie chcą słyszeć o jakimś kompromisie, o jakiejś utracie swojego terytorium i chyba też nie ma się co im do końca dziwić, bo pewnie gdyby dzisiaj, nie wiem, czy pan też podziela ten pogląd, ale pewnie gdyby dzisiaj Rosja zadowoliła się wyrąbaniem tego korytarza tam od Mariupola do Donbasu, to potem i tak będzie następna pewnie wojna i pewnie już trzecia wojna ukraińsko-rosyjska, więc pewnie w tym sensie, no tak jak twierdzą Ukraińcy, no ten rozejm pewnie nie miałby sensu. Ja tylko jeszcze, wie pan co, tą część jakby swojej wypowiedzi o tym, co mnie zaskoczyło i co nie zaskoczyło, ale też stworzyło pewne nowe scenariusze, to wydaje mi się, że stworzyło to też nowy scenariusz nowego społeczeństwa, bo okazało się i Federacja Rosyjska to pokazała, że nie trzeba inwestować w rozwój społeczeństwa, ale jeżeli się zainwestuje w propagandę, to przynosi to te skutki, o których tutaj mówimy, tak? Że społeczeństwo jest jakby absolutnie przekonane do tego, że tą wojnę należy kontynuować, że to jest wojna w obronie jakby rosyjskich interesów. I wydaje się, że to może spowodować też pewne zmiany globalne, że wiele rządów może też dojść do tego przekonania, że tak naprawdę warto inwestować w propagandę bardziej niż, nie wiem, w rozwój społeczeństwa, albo że ten właściwy performance, tak zwany performance, używam tego może takiego języka korporacyjnego, no nie odgrywa tak istotnej roli jak to, na ile to społeczeństwo uda się przemodelować. To myślę, że tutaj Rosjanie pokazali, że w XXI wieku to ten model może mieć też zastosowanie. No i właśnie, no i tutaj chyba kwestia podstawowa, no to jest taka, na jakich warunkach ten pokój może zostać zawarty. Czy pan stwierdził, że spodziewa się pan, że długo to nie potrwa, że raczej jest pan zwolennikiem tej tezy, że będziemy dążyć do jakiegoś rozejmu, może nie pokoju, ale rozejmu. No ale pytanie właśnie, jak ta postawa Ukraińców, rzeczywiście bohaterska i taka, po której nikt się nie spodziewał, którzy zostali tutaj wsparci i wojskowo, zbrojeniowo i wywiadowczo, no i stawili niesamowity opór. No i teraz czy poradzą sobie z pokojem i czy wygrają pokój? I szybko będziemy do tego pokoju i rozejmu dążyć? Jak to panu się klaruje z pana oceny? Tak, to może zanim do tego dojdę, bo tam mnóstwo wątków pan poruszył, ja spróbuję się do kilku odnieść. Tak, mam nadzieję, że uda się szybko i w miarę sprawnie i bez nie pominę czegoś. Kwestia społeczna, trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że Federacja Rosyjska preferuje taką agresywną politykę zagraniczną, a do prowadzenia polityki zagranicznej takiej ofensywnej, właśnie nastawienie propagandowo społeczeństwa jest niezwykle istotne i w zasadzie nie da się
Nie da się prowadzić polityki zagranicznej ofensywnej, mając społeczeństwo na wysokim poziomie rozwoju i takie jakby syte, nazwijmy to, tak jak to jest na Zachodzie, ponieważ syte społeczeństwo niechętnie idzie na wojnę, bo wie, że nie będzie miało tych przywilejów, które posiada przed wojną. Także wydaje mi się, że to jest raczej sposób wynikający właśnie z potrzeb polityki zagranicznej. Ale wie pan co, jeszcze pozwoli pan, że panu wejdę trochę w słowo i w ogóle mam wrażenie, że rola propagandy okazała się ogromna, bo chociażby prezydent Zełenski, no świetna polityka komunikacyjna Ukraińców i to, w jaki sposób on komunikował, ubrany w ten wojskowy strój, z tym zarostem, zachrypniętym głosem. W ogóle życiowa rola Zełenskiego i myślę, że ta skuteczność tutaj na tym polu informacyjnym też była ogromna, nie tylko po stronie rosyjskiej, ale też wydaje mi się, że chyba nawet bardziej ukraińskiej, która, bo to Rosjan uważano za speców od wojny informacyjnej, a Ukraińcy się przebili ze swoim przekazem jeszcze bardziej, ale to tylko taka mała dygresja. Tu się oczywiście zgodzę. Kwestia Rosji i tego szerszego spojrzenia, Rosja zaangażowana w konflikcie na Ukrainie, to tak naprawdę na arenie międzynarodowej łakomy kąsek. To znaczy wszyscy wokół w tej chwili mogą spełniać swoje ambicje i interesy, które dotychczas były wbrew interesom rosyjskim i które były blokowane przez Federację Rosyjską, a w tej chwili Rosjanie są tak pochłonięci konfliktem na Ukrainie, że każdy naokoło może walczyć o swoje. Będzie bardzo, w mojej ocenie, gorąco w Azji Centralnej, gdzie również Chińczycy próbują odgrywać coraz większą rolę. No już było w Kazachstanie, że tak do końca nie wiadomo, co tam się stało tak naprawdę. Tak, tak. Także na Kaukazie być może się znowu karty rosyjskie jeszcze bardziej osłabią. Już widać nad Bałtykiem Szwecja, Finlandia. Także cały ten limitrof, jak to nazywają Rosjanie, zaczyna im się sypać z tego względu, że oni tak się mocno zaangażowali w długi już konflikt, znaczy dużo dłuższy niż zakładali. Co zresztą jest ciekawe, że wydaje się, że Chińczycy wiedzieli o tym wcześniej, przed olimpiadą w Pekinie, o tym konflikcie i pewnie byli tak można spekulować, że byli powiadomieni, że ten konflikt nie potrwa długo, przejmiemy nad Ukrainą kontrolę, puścimy przez Ukrainę wasze produkty na zachód, wszystko będzie grało, muzyka, my będziemy mieli wpływy, wy będziecie dalej zarabiać. A tu się okazuje, że konflikt jest dużo dłuższy i Chińczycy chyba sami nie są z tego powodu jakoś specjalnie zadowoleni. Aczkolwiek na pewno z ich perspektywy im dłuższy konflikt, czy im dłuższe zaangażowanie Amerykanów przeciwko Rosjanom, no to im sprzyja. Tylko problem jest taki, że Amerykanie się za bardzo jakoś tak specjalnie nie angażują dwoma nogami, bo pamiętają o tym, że na Dalekim Wschodzie również muszą mieć potencjał, żeby tam zareagować. Także no, teraz się zaangażowali już chyba bardziej na Indo-Pacyfiku, bo dzisiaj albo wczoraj, już nie wiem, ze względu na te zmiany czasu, czy to było dzisiaj polskiego czasu, czy wczoraj Antony Blinken powiedział, że najważniejszy jest Indo-Pacyfik. Tak? Znaczy powiedział to wprost, że mimo, że ta wojna jest kontynuowana i będzie kontynuowana przez Putina, no to największym zagrożeniem dla porządku światowego są Chiny, które są jedynym krajem, to dokładnie tak określono, tak określił to Antony Blinken, które mają chęć zmiany porządku międzynarodowego i mają możliwości gospodarcze, dyplomatyczne, wojskowe i technologiczne. To są te cztery sfery, które wymienił, zmiany tego porządku globalnego. Czyli pomimo tego, że, a może właśnie dlatego, że ta wojna tak długo trwa na Ukrainie i się przeciąga, i Ukraińcy jakby tutaj no, zatrzymali Rosjan, no to Antony Blinken już tutaj wprost powiedział o tym, że Indo-Pacyfik jest tym obszarem najważniejszym, a mogło być rzeczywiście inaczej, gdyby się zrealizował ten scenariusz, o którym rozmawiamy od początku dzisiaj, czyli upadek Kijowa i wtedy mogło być inaczej. No ale ten, no właśnie, ale to nie wiem, czy to jeszcze możemy do tego scenariusza wrócić, no. Sprawy się trochę komplikują. Ja jeszcze bym też nawiązał do tej finlandyzacji Ukrainy i tego, jak może się zakończyć ten konflikt. Ja uważam, że nawet w najbardziej optymistycznym dla Ukraińców wariancie oni rzeczywiście stracą Donbas. To znaczy, no, nie, w mojej ocenie nie będą w stanie odbić Donbasu, ponieważ tam są dwa duże miasta, Donieck i Ługańsk.
Więc co innego jest bronić się, a co innego jest atakować i oblężać takie duże miasta, o czym przekonali się przecież Rosjanie. Wydaje mi się, że będą bronili tych zdobyczy terytorialnych, które były poczynione w 2014 roku. Także tutaj wydaje się, tutaj jestem sceptykiem. O wiele bardziej widzę odbicie Krymu, Półwyspu Krymskiego, co podobno może trudno być... go utrzymać. Trudno go utrzymać, łatwo go zablokować. Można, nie trzeba go fizycznie zdobywać, żeby go izolować i wymusić może nawet jakąś kapitulację sił i tak dalej, i tak dalej. Także tam jest dużo więcej pola manewru. Zresztą w tej kwestii Zachód też by mógł sporo pomóc. No ale to jest jakby zupełnie już inny wątek. Także wydaje mi się, że Ukraińcy będą się musieli zgodzić w końcu na jakieś koncesje i rzeczywiście jest coś w tym, że Rosjanom będzie trzeba dać cokolwiek, by nie szli zupełnie w zaparte i nie szli już nawet w atom w A skrajnym zgadza się pan z przypadku. Kissingerem, który w Davos powiedział, że nie można całkowicie pokonać Rosji, bo wtedy stanie się groźna, niebezpieczna i że Ukraińcy powinni jednak oddać część swojego terytorium, To znaczy, no bo to bo jest to w innym doprowadzi do kontekście powiedziane. niestabilności w Europie. Tak, bo to jest w innym też kontekście, bo ja mówię o takim kontekście, w którym to jest bardzo ważne, w którym Ukraińcy wygrywają naprawdę mocną, walną bitwę z Rosjanami. Naprawdę to musieliby zadać bardzo dużą klęskę Rosjanom, tak żeby wybić im z głowy jakiekolwiek wojny dzisiaj, czy w perspektywie kolejnych kilku, czy nawet kilkunastu lat, to musiałaby być naprawdę bardzo duże zwycięstwo po stronie ukraińskiej i wówczas nie wydaje mi się, że nawet po takim zwycięstwie Ukraińcy byliby jeszcze zdolni, mieliby potencjał, żeby odbijać ten Donbas, więc wówczas być może musieliby się zgodzić, że okej, Donbas odpuszczany, zresztą byłby problematyczny dla Ukraińców, ponieważ ten region już w tej chwili jednak jest w dużej części taki zrusyfikowany, że tak, jeśli tak to można określić, więc nie jest jasnym, że gdyby odzyskali ten Donbas, to czy on nie byłby takim dalej rakiem na ciele ukraińskiego okay. państwa. Przewiduje pan, że Max dla Ukraińców to jest powrót do stanu z 24 lutego tego roku? No nie, bo jeszcze mogliby ten Półwysep Krymski odzyskać. A Krym, okej. Okay. Jeszcze Półwysep Krymski, okay. Tak. Czyli i 24 lutego plus Krym. Plus Krym z tego względu, że to byłoby na rękę też szerokiej społeczności międzynarodowej i to może być wsparcie tego projektu odzyskania Krymu dla Ukrainy ze strony największych graczy, ponieważ no, Stany Zjednoczone, US Navy, tak, hegemon, jeśli chodzi o siły morskie, i dostęp do Morza Czarnego i neutralizacja Rosjan na Morzu Czarnym, no to jest jeden argument, żeby chętnie wesprzeć ten projekt ukraiński odzyskania Krymu. Turcy, jak już mówiliśmy na początku, są bardzo zainteresowani tym, by pozbawić flotę czarnomorską baz w Sewastopolu, także Rumunii oczywiście byliby tutaj zainteresowani, no Bułgarzy to już tam mają mniejsze znaczenie, ale generalnie Wielka Brytania byłaby z pewnością tutaj też wsparciem dla stanowiska amerykańskiego, także generalnie odzyskanie Krymu nie byłoby takie trudne, a jednocześnie miałoby spore poparcie, jeśli chodzi o państwa trzecie. Także tutaj Ukraińcy mogliby się pokusić, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że ja uważam, że Ukraińców najgorsze się czeka dopiero, bo w tej chwili zmierzyli się z Rosjanami, którzy się nie przygotowali do uderzenia, a jeśli jakby twierdzę A, czyli ponowią Rosjanie uderzenie na Kijów, czyli ten cel trzymają w aktualności, czy to będzie uderzenie po jakimś rozejmie wcześniejszym, czy to będzie uderzenie niebawem, no to trzeba powiedzieć B, to uderzenie będzie dużo lepiej przygotowane przez Rosjan i będzie wykonane w dużo większej skali i uważam, że to uderzenie będzie już przy pomocy Białorusi z wykorzystaniem wojsk białoruskich i przy zapaleniu całego frontu, całej północnej granicy ukraińskiej. Tak, i w tym kontekście Ukraińcy będą w bardzo trudnej sytuacji. Także to moje stanowisko względem stanowiska Kissingera jednak jest dosyć skrajnie inne, ponieważ on teraz mówi, że no na ten moment Ukraińcy powinni się zgodzić i podpisać rozejm i zrzec się jakichś terytoriów, co w mojej ocenie doprowadzi do tego, że atak zostanie ponowiony wcześniej czy później. Więc to Ukraińcom nic nie da. Więc oni w tym kontekście rzeczywiście... No tak, ale da Europejczykom, w tym pewnie nam da jeszcze kilka lat jakiegoś względnego pokoju i stabilizacji.
Ja od razu powiem, że się nie zgadzam z Kissingerem, ale też rozumiem jego stwierdzenie w ten sposób, że jeżeli teraz Ukraina tam pogodzi się z utratą Krymu, Ługańska, Doniecka, co pan akurat uważa, że i tak jest nie do odzyskania, a Krym jest do odzyskania, ale jeszcze może jakichś innych terytoriów, bohatersko bronionego Mariupola i tak dalej, no to mamy rozejm na kilka, no właśnie, na jakiś czas, nie wiadomo na jak długi. Natomiast jeżeli się nie zgodzi i tutaj jest drugi scenariusz, no to wtedy być może właśnie ten wariant kijowski, o którym pan mówi, już z dobrze przygotowanymi Rosjanami, którzy, no właśnie, i teraz co realizacja tego wariantu oznacza, no, który pana zdaniem jest możliwy, że Rosjanie znowu podchodzą pod Kijów, tylko teraz lepiej przygotowani. No i tutaj pytanie jest, kiedy to się stanie i czy do tego momentu armia ukraińska utrzyma swój potencjał, ponieważ no, oni liczebnie teraz są, to jest, nie oszukujmy się, to jest wojna masowa. Po stronie ukraińskiej od samego początku nastawiali się na wojnę masową i ta wojna masowa rzeczywiście istnieje. Ostatnio prezydent Zełenski powiedział chyba o 700 tysiącach. Wydaje mi się, że to są szacunki zawyżone, ale nawet jeśli to podzielimy, nieco i powiedzmy załóżmy, że jest 400-500 tysięcy żołnierzy ukraińskich, to widać, że jaka to jest skala konfliktu. To nie jest mały konflikt nastawiony na jakieś uderzenie na pojedyncze czołgi, tylko to jest, po stronie ukraińskiej to jest wojna masowa i to zaskoczyło na pewno Rosjan. I teraz wydaje mi się, że państwo ukraińskie ponosi takie straty, bo to jest strata infrastruktury, blokowanie gospodarki, tego eksportu surowców i produktów spożywczych. Państwo ukraińskie słabnie z każdym dniem, innymi słowy, z każdym dniem staje się mniej wydolne w kontekście utrzymania własnej armii, jej zaopatrzenia, dostarczenia jej odpowiedniego. Nawet jeśli ten sprzęt pochodzi z Zachodu, to i tak trzeba go gdzieś tam dowieźć, trzeba doszkolić i trzeba tych żołnierzy wyżywić. Także i teraz jest, pojawia się ten sam dylemat. Co, większe wsparcie może, większe wsparcie, jeszcze większe wsparcie by tu nie pomogło? Jest jeszcze pytanie też o jakby możliwości transportowe, bo to też jest jeszcze taka kwestia, że Hitler zdobyłby Moskwę w 1941 roku, gdyby miał wystarczająco dobre drogi, wystarczająco dużo kolei i wystarczająco dużo pociągów i wozów, żeby zaopatrzyć. Zawsze zawodziła logistyka chyba, też i Napoleona zawiodła. Znaczy to nie chodzi o to, że zawodzi, tylko logistyka zawsze jest problemem, no bo jeśli zwiększamy natężenie walk, to automatycznie ta logistyka nie jest w stanie, no nigdy nie było idealnej logistyki w żadnej wojnie i każdy narzekał na to. I teraz tutaj jest problem, pojawia się po stronie ukraińskiej, bo im przy tak dużej ilości żołnierzy, i jeśli to jest prawda, że oni mają 700 tysięcy żołnierzy, no to przecież trzeba ich wszystkich wyżywić. I teraz pojawia się taki dylemat logistyka, to znaczy czy dowozimy chleb, czy amunicję. No i tutaj jakby dwóch rzeczy na raz, być może te jakby możliwości przesyłu może nie wystarczą. A Rosjanie nie mają problemów z logistyką w takim razie i z dowożeniem właściwych rzeczy we właściwym czasie, we właściwe miejsce? Tak, oni mają z tym samym problem, tylko u nich to trochę wygląda inaczej, ponieważ no, na ich terenie nie toczy się wojna, czyli jako państwo nie ponoszą tych strat, czy infrastrukturalnych, czy też gospodarczych nie, tak mocno, czyli oni dopiero te sankcje poczują za parę miesięcy. Natomiast na tą chwilę ich problemem jest to, żeby te ciężarówki dojeżdżały tam, gdzie muszą dojechać, no bo jeszcze są niszczone, bo oni prowadzą wojnę ofensywną, więc tutaj jest problem. Natomiast pod względem materiałowym, czy ilości sprzętu, którym dysponują, który mogą przerzucić, czy ilością nawet ludzi, których jeszcze mogą zmobilizować, siła państwa rosyjskiego jest znacznie większa i państwo rosyjskie jako takie nie ulega zniszczeniu w tej wojnie. Także w wojnie takiej na wyniszczenie między państwami wydaje się, że Rosjanie mają jednak dużo większą przewagę i ta pomoc słana z Zachodu, no to ona zawsze będzie miała swój jakiś limit górny, a pytanie jest, czy będzie wystarczająca, żeby chociaż utrzymać ten potencjał ukraiński cały czas na takim samym poziomie. Więc wydaje mi się, że tutaj Ukraińcy mogą mieć problem. Już pojawiają się pierwsze filmiki, gdzie pewne oddziały ukraińskie mówią, że nie jest dobrze. To jest niepokojący trochę sygnał, bo to wcale nie musi oznaczać, że to akurat Ukraina będzie decydować o tym, czy będzie pokój, czy nie będzie pokoju. No teraz twierdzi, że nie chce rozejmu i nie zaakceptuje utraty części swojego terytorium, dalszej utraty swojego terytorium, przynajmniej jego części, ale może będzie tak,
że Rosjanie nie będą chcieli rozejmu, tylko będą konsekwentnie szli na wyniszczenie, właśnie tak jak pan to opisał, na wyniszczenie Ukrainy i że to będzie coraz bardziej dolegliwe z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. No tutaj nawet Siergiej Ławrow, który słynie z takiego wisielczego poczucia humoru i takiej ironii, powiedział, że on wcale nie chce wracać do business as usual i on rozpatrzy wszelkie prośby ze strony Zachodu, czy wracamy do business as usual, bo mamy alternatywy w postaci Indii, Chin i być może wybierzemy integrację ze światem pozaeuropejskim, więc to wcale nie jest, jak to mówił polski klasyk, no takie hop-siup, że od razu się decydujemy. Tylko no to są żarty oczywiście Siergieja Ławrowa i no ten typ poczucia humoru, który on wielokrotnie prezentował. Natomiast tutaj już mówię na poważnie, jakby w kontekście tego, o czym pan powiedział, określając tę sytuację, że Rosjanie będą zaciskać tą pętlę na szyi Ukrainy, że będą szli na wyniszczenie, bo nie są u siebie, tak? Czyli zawsze prowadzenie tej wojny na nie swoim terytorium jest lepsze niż prowadzenie jej. Tak, ale jeśli mogę wtrącić jedno zdanie, to jakby oczywiście oni na wyniszczenie, tak, ale pamiętajmy, że nad nimi też wisi ta presja czasu, czyli oni nie będą tego przedłużać na 10 lat. Wydaje mi się, że jest taka perspektywa roku, to ile to wyniszczenie będzie trwało i kto tutaj to przeczeka, bo właśnie, no gdzie są te granice dla obu tych stron konfliktu, jak pan uważa? Bo Rosjanie też nie są nieograniczeni. Tak, no to bardzo, bardzo trudno tutaj jest tak naprawdę ocenić, bo to w zasadzie pewnie i na Kremlu nie wiedzą, ile oni są w stanie wytrzymać, bo jest tyle czynników. Przecież to nie wszystko od nich zależy, bo to jeśli sankcje będą zaostrzone, no to będzie to wyglądać inaczej. Jeśli nie zostaną zaostrzone, to jakby ta perspektywa pewnie czasowa będzie lepiej wyglądała z perspektywy Rosjan. Także to wszystko jest bardzo dużo czynników, ale w mojej ocenie spodziewałbym się takiej wojny na wyniszczenie jeszcze może przez parę miesięcy maksymalnie, bo no Rosjanie też tracą amunicję i tak dalej, więc będą musieli to wszystko uzupełniać. I wydaje mi się, że takim realnym, być może najwcześniejszym, chociaż może Rosjanie zaskoczą nas niemile i zrobią to wcześniej, ale wydaje mi się, że taki styczeń, luty to może być ponowienie uderzenia na Kijów, tak żeby to szybko rozstrzygnąć już, że po tym będą chcieli wyniszczyć Ukrainę w ciągu paru miesięcy, a później mając w perspektywie tą presję i ich problemy wewnętrzne w Rosji i te sankcje, żeby jednak zakończyć tą sprawę szybciej, żeby szybciej zaszantażować niejako Stany Zjednoczone o tym, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli w tej grze takiej już o ten deal rosyjsko-amerykański, prawda? A ciekawy jest, że wątek jest jakby mógł, bo tu pan tak zarysował, a myślę, że warto się jeszcze do tego szerzej odnieść, do kwestii chińskiej. Bo ja uważam, że chińskie wsparcie, a nawet neutralność taka, jaką dzisiaj to postrzegamy, czy to widzimy, Chin, ona nie będzie trwała w nieskończoność i ja jestem w stanie zaryzykować tezę, że Chińczycy będą gotowi wystawić Rosjan Amerykanom. Z tego względu, że oczywiście nie za darmo i przed tym zapewne dojdzie do jakiegoś spięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, w mojej ocenie. To może mieć podobny przebieg jak bodaj na przełomie 2017-2018 roku, kiedy Donald Trump organizował te wielkie manewry wojskowe przy Korei Południowej. I wydaje mi się, że tam będzie właśnie, na Półwyspie Koreańskim będzie bardzo duże spięcie, taka proxy war niejako. Znaczy do wojny nie dojdzie, ale... Były manewry na Morzu Wschodnio-Japońskim, rosyjsko-chińskie. Tam Japończycy odpowiedzieli wzniesieniem swoich odrzutowców, zdaje się. Tak, tak. I tam będzie na pewno starcie takie negocjacyjne, bym to nazwał, między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jednak Chińczycy, Rosjanie zdecydowali się na wojnę z jednego, między innymi z jednego powodu. Ponieważ czuli, że są na tyle niezależni od gospodarki światowej, na którą ma bardzo duży wpływ, mają bardzo duży wpływ Stany Zjednoczone, że mogą pozwolić sobie na wojnę i wytrzymają te sankcje, które są na nich zakładane. Natomiast Chińczycy są uzależnieni w kwestii importu ropy z Bliskiego Wschodu, są trzecim największym importerem LNG, z tego co pamiętam, a przynajmniej byli 2 lata temu, są największym importerem gazu. Jednocześnie ich gospodarka jednak zależy wciąż od eksportu na zachód. Jeszcze w mojej ocenie nie zbudowali tej klasy średniej w takiej wielkości, by ona mogła zastąpić rynki zewnętrzne, gdyby te rynki zewnętrzne się zamknęły. W związku z czym Chińczycy są jednak uzależnieni od wpływów i od siły Stanów Zjednoczonych na świecie,
w związku z czym nie za bardzo, bo ja sobie w Pekinie myślą tak, ugrajmy sobie każdy kolejny rok. Każdy kolejny rok przybliża nas do tego, żeby zbudować tą klasę średnią w takiej wielkości, żeby rzeczywiście nie musieć sprzedawać na zewnątrz i żeby rynek wewnętrzny nam tutaj zrobił robotę i zrobił tą gospodarkę. Natomiast jakby każdy kolejny rok, który ugramy, to jest nasze zwycięstwo. I jeśli my ugramy czas kosztem Rosjan, no to okej, jesteśmy w stanie się na to zgodzić, prawda? Także nie będą Chińczycy walczyć w imię interesów rosyjskich. Tak, taka jest no, moja dobrze, opinia. Panie Krzysztofie, bo tak umówiliśmy się na godzinę i tak właśnie w tą kwestię chińską chciałem poruszyć, zmierzając do konkluzji, bo ona sama jako taka to jest w ogóle temat na jakąś odrębną rozmowę. Ale rzeczywiście w tych konkluzjach Chin nie mogłoby, nie może zabraknąć. I tak chciałem powoli przechodząc do konkluzji właśnie poruszyć ten wątek indopacyficzny czy chiński. Właściwie bardziej indopacyficzny, bo bardziej z perspektywy Stanów Zjednoczonych chciałem o tym powiedzieć, ale poruszył pan wątek wewnętrzny w Chinach. I tak, no niewątpliwie Chiny pokazały się jako taki kraj, który siedzi na wzgórzu i obserwuje walczące tygrysy, więc bezpośrednio nie chcą się zaangażować, czekają na rozwój sytuacji. Więc zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Myśmy dzisiaj też mówili o wielu różnych scenariuszach, o tym, czy będzie rozejm, czy będzie pokój, na jakich warunkach, czy Rosjanie przesuną front. Więc jest tu jeszcze wiele znaków zapytania. Też nie znamy skutków tego przedłużającego się konfliktu wojennego na wyniszczenie, bo nie wiemy, jakie będą skutki tego kryzysu żywnościowego. Dla Polski chyba one nie będą takie bardzo dolegliwe, ale dla krajów globalnego południa już tak i globalnie na pewno będzie to duży wpływ. Zobaczymy jeszcze, jak będzie na rynku surowców wyglądała sytuacja i uchodźcy. To akurat uchodźcy. No jeżeli tak jak pan mówi o tym, że są na stole te scenariusze o przesunięciu frontu, to uchodźcy również mogą się pojawić w tej części świata i w Polsce generalnie też. Natomiast jeżeli mówimy o Chinach, to ja akurat mam książkę, którą napisałem, jak odnieść sukces w chińskim świecie biznes w Chinach, gdzie mówimy też między innymi o tej kwestii budowania tej klasy średniej. Więc ja się tą książką pochwalę, bo akurat ją mam przy sobie w czasie tej naszej rozmowy. I wie pan co, tak myślę, że Xi Jinping to chyba jednak podjął decyzję, że oni już są samowystarczalni. Te lockdowny w Chinach, które wprowadzali, to mam wrażenie, że im służy to jako instrument już izolowania się od świata zewnętrznego, że ten towar gdzieś tam nie dojeżdża do portów, że oni właściwie byli, o Donald Trump jakby rozpoczynając wojnę handlową, no to jakby no używał tego argumentu dekaplingu, czyli tego rozdzielenia, że odetniemy was od rynków Stanów Zjednoczonych i w ogóle odizolujemy gospodarczo całego świata. A ja dzisiaj mam wrażenie, że to Chiny do tego wręcz dążą, że to one zrywają te łańcuchy dostaw. Więc no to jest ciekawa sytuacja. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, jak to się zakończy. Jeśli bym mógł słowa na ten temat. Tak, właśnie. Bo to jest, tak, bo pan słusznie zauważył, że to jest jakby decyzja Xi Jinpinga i jakby ich perspektywa. I teraz pytanie, na ile władze w Pekinie dobrze oceniają sytuację. Bo no właśnie, władze no, autorytarne. Bo to znowu to samo, co Rosja, Ukraina. No kto się przeliczy? Oni uważają, że Zachód się przeliczy, a pewnie ludzie na Zachodzie uważają, że Chin. Tak, ja bym też tak, to jakoś nie jest skierunkowane do pana akurat, tylko tak do też do publiczności, bo znaczy, zmierzam do tego, że jakby mamy tendencję do wysokiej oceny sprawczości reżimów autorytarnych i uważamy, że to, co te reżimy wykonują, to jest jakiś ściśle określony plan. A ponieważ te reżimy nie mają problemu z podejmowaniem decyzji i poparciem tych decyzji społeczeństwem z uwagi na propagandę czy innego rodzaju wpływy, czy innego rodzaju kontrolę społeczeństwa, to uważamy, że to na pewno jest efektywne i ta ocena jest zapewne lepsza niż na przykład oceny własne i decyzje własne czy działania własne państw, które są demokratyczne. Ja uważam, że jest odwrotnie, to znaczy w państwach demokratycznych, w takich, w których te informacje są zawsze jawne i nie mamy problemu z tym, żeby pokazać, że mamy problemy i to rozwiązywanie problemów może trwać w Unii Europejskiej 10 lat, ale przez 10 lat każdy, kto będzie inwestował złotówkę gdziekolwiek, będzie wiedział o tych problemach i będzie to sobie kalkulował. A w Chinach czy w Rosji po prostu o tych problemach wewnętrznych się nie mówi. One są gdzieś przykrywane.
W związku z czym cała być może gospodarka, a nawet podmioty zewnętrzne, które współpracują na przykład z tymi reżimami, mniej albo w ogóle nie kalkulują jakiegoś ryzyka, które rzeczywiście istnieje i później może być bardzo przykre zaskoczenie. I tak właśnie się Federacja Rosyjska w tej chwili przeliczyła bardzo mocno w mojej ocenie w swoich kalkulacjach i takie ryzyko przeliczenia się w swoich kalkulacjach istnieje po stronie chińskiej. Tylko tutaj jest ciężko A dopuszcza pan taką możliwość, że to są rzeczywiście dane niejawne, tylko że Chiny wręcz nawet ukrywają swoje możliwości, że nie tylko, że się przeliczyły ze swoimi możliwościami, ale je ukryły, tak jak Ukraińcy na przykład też ukryli swoje możliwości. To może jest nie tak jak jest, czy nie tak jak się uważa, ale w drugą stronę. Znaczy, ja mam zupełnie odwrotne wrażenie, to znaczy zwykło się mawiać, że Chińczycy postępują w ten sposób zgodnie z zasadami Sun Tzu, tak? Czyli jeśli jesteśmy silni, udajemy słabych, jeśli jesteśmy słabi, udajemy silnych, a w ostatnich latach przecież Chińczycy bardzo mocno udawali silnych. I robili bardzo wiele rzeczy, żeby grać przeciwko Stanom Zjednoczonym. I w związku z tym, no to jest oczywiście taka pół żartem, pół serio, bo trudno jest na podstawie takich powiedzonek budować jakieś geopolityczne później oceny czy analizy, ale no tutaj jednak poruszamy się w świecie spekulacji, bo nie wiemy, czego nie wiemy w przypadku Chin czy Zawsze dowiadujemy się. Dowiadujemy się, kiedy już przychodzi co do czego, tak? Kiedy... Tak, ja tutaj lubię posługiwać się tym przykładem właśnie COVID-u, gdzie jakby sytuacja pokazała, że partia Chin stawia wyżej, władze Chin stawiają wyżej swój interes czy interes partii ponad interes państwowy w taki sposób, że skoro przez 2 miesiące nie robiono nic z tym wirusem, który prawdopodobnie no, jednak z laboratorium z Wuhan się wydobył, no to pokazuje, że partia stwierdziła, że może nic nie robimy, bo to spadnie na... Jeśli będzie jakaś pandemia, to ktoś może oskarżyć partię i wtedy partia będzie odpowiedzialna za pandemię. Partia to państwo w Chinach akurat. Partia to no oni tak to, oni tak to traktują, ale być może tutaj chcieli wizerunek partii po prostu chronić. Tak ja to oceniam. I przez 2 miesiące po prostu nie zrobili nic, a to, że nie zrobili nic, to tak naprawdę groziło w zasadzie naprawdę... No gdyby to była jakaś dżuma współczesna, no to Chiny być może już by się z tego nie podniosły. Ale także... obawiam się, że skoro nawet przedstawiciele WHO chyba ostatecznie nie osiągnęli konsensusu co do tego, jak to tam naprawdę było, to my dzisiaj również tego nie rozstrzygniemy w tej naszej rozmowie. Skoro nawet Światowa Organizacja Zdrowia do żadnych wniosków takich ogólnie akceptowanych przez wszystkich nie doszła. No tak, no moglibyśmy się zastanawiać, no, czy Chiny są silniejsze niż pokazują, czy słabsze niż pokazują. Na razie się... Ja zwróciłbym uwagę na takie dwa aspekty, może jeszcze na konkretach coś powiem. Przede wszystkim przed jeszcze COVID-em na chińskie PKB, jedną trzecią chińskiego PKB robił handel ogólnie. Wiadomo, że większość PKB chińskiego to były inwestycje. Ale zwróciłbym uwagę tutaj na fakt, że o ile inwestycje pomiędzy na przykład tymi dużymi metropoliami chińskimi, one się zwracają, te koleje czy budowane drogi, to pracuje na siebie, bo transport robi pieniądze, więc jeśli transport ma się jak poruszać, to wiadomo, że są zyski. Ale Chińczycy bardzo dużo inwestują w infrastrukturę na zachodzie kraju, czyli na tej biedniejszej części Chin, po to, żeby niejako wydobyć tym programem chińskim, prawda, wydobyć czy zrównać może poziomy życia w Chinach. I te inwestycje budowania kilku tysięcy kilometrów autostrad przez pustynie i góry, to jest infrastruktura, która na siebie nie zarabia. I ona fajnie służy, jeśli jest prosperity, ale jeśli się zrobi kryzys, to będzie wszystko po stronie kosztów i po stronie minusowej w bilansie. I pamiętam, tak jak było u nas w 89 roku, po 89 roku, w zasadzie chyba nie wiem, teraz będę strzelał, ale z 80% połączeń kolejowych zlikwidowano, bo były nierentowne. A z tego względu, że po prostu władza chciała, żeby z każdej wioski móc dojechać do każdego miasta, żeby była ta równość społeczna i tak dalej, ale z drugiej strony to wszystko odbywało się dużym kosztem. I te koszty Chińczycy ponoszą, czyli ta infrastruktura, którą budują, ona nie zawsze to jest, to są dobrze zainwestowane środki. Także wydaje mi się, że sporo z tej infrastruktury, która była budowana, na pewno dużo większy odsetek niż to się dzieje w
państwach kapitalistycznych, gdzie wiadomo, że my sobie wybieramy, gdzie inwestujemy, bo inwestujemy tam, gdzie jest najwyższa stopa zwrotu, to w Chinach jednak inwestycje były kierowane też z przyczyn politycznych. A niekoniecznie z przyczyn, kierowane nie były z przyczyn ekonomicznych. Także to może być bardzo duży wpływ. Ja polecam książkę, gdzie proszę Państwa też opisujemy, bo to jest taka seria wywiadów z osobami w Polsce, które działały na rynku chińskim, gdzie opisujemy realia tych ostatnich dekad w Chinach i w ogóle całego modelu chińskiego, który jest innym modelem niż ten model zachodni, czy taki, jaki znamy z naszego świata, ale to jest temat, no powiedzmy, może kiedyś się umówimy na inną rozmowę. Blaski i cienie modelu chińskiego i szanse i powodzenia czy niepowodzenia. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli mówimy o tych współczesnych Chinach i o modelu Xi Jinpinga, to on opiera się na kilku elementach, z czego najważniejsze są trzy. Pierwszy to jest rewolucja technologiczna i budowa nowego społeczeństwa przy zastosowaniu tych wszystkich nowoczesnych technologii. Dociera to do nas często w postaci jakiegoś złowrogiego tego rankingu społecznego i w ogóle wszelkiej cyfryzacji całego życia. To jest jakby jeden element. Drugi to jest komponent konserwatywny, czyli jakby utrzymanie tych wartości konserwatywnych w rozumieniu chińskim, konfucjańskim tego typu. I trzecia to jest jednak izolacja międzynarodowa. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie. Tu moglibyśmy naprawdę o tym rozmawiać godzinami, ale jednak mam wrażenie, że to Xi Jinping sobie tak zaplanował, czy wykalkulował. Skoro on podjął taką decyzję, to już niezależnie od tego, do jakich wniosków my dojdziemy, to pewnie tak będzie w Chinach przez najbliższą dekadę, że jednak zrywamy ze światem zewnętrznym, a na pewno zrywamy z Zachodem. I będzie pewnie mała tam wyspa Hainan, gdzie ona będzie otwarta i każdy będzie mógł tam pojechać i prowadzić jakiś biznes, zakładać firmę i tak dalej. Ale Chińczycy uznali, że oni mają lepszą pozycję w światowych łańcuchach dostaw i że jeżeli oni teraz przestaną zaopatrywać w komponenty, w surowce, w podzespoły resztę świata, to większy problem będą mieli Europejczycy, a nie oni. I oni wychodzą z założenia, że to im się bardziej opłaca. Ale to zawsze tak jest, jak pan powiedział, że ludzie sobie różne rzeczy kalkulują i w ogóle państwa szczególnie, a potem rzeczywistość to potwierdza. No ja bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać jesienią, kiedy okaże się, że w wielu branżach mogą być pewnego rodzaju niedobory. No ale to jest kwestia, mamy front na Ukrainie, ale też i z Chinami jest ciężka sytuacja, bo skoro one usiadły na wzgórzu i się odizolowały, uważając słusznie czy niesłusznie, że są w lepszej sytuacji, to za chwilę może się okazać, nie wiem, że będzie problem z zakupem samochodów, laptopów, komputerów, telefonów, bo nie będzie po prostu możliwości wyprodukowania ich, dlatego że dostawa po prostu tych komponentów, podzespołów z Chin będzie zakłócona. No ale jak to będzie, to się jeszcze okaże. Ja już naprawdę konkludując, bo za chwilę jeszcze oddam panu głos w tej części właśnie konkludującej już naszą rozmowę, to tak przyglądając się tych ostatnich kilkudziesięciu dni, to zauważyłem, że w pewnym momencie nastąpił zwrot tej amerykańskiej polityki na Indo-Pacyfik. Szczególnie ostatnie dwa, trzy tygodnie były takim okresem niezwykłego ożywienia. Program dla krajów ASEAN, nowe jakby strefa gospodarcza na Indo-Pacyfiku. I teraz ta rywalizacja na wyspach Pacyfiku, wyspy Salomona i cały ten łańcuch tych wysepek, gdzie Chiny wyszły poza ten obszar Morza Południowochińskiego i właściwie zaczęły być aktywne także tam. No to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo jeśli teraz się na Ukrainie trochę jakby pozmienia i znowu Rosjanie podejdą pod Kijów, to ja jestem bardzo ciekaw, jaki będzie miało to wpływ na sytuację na Indo-Pacyfiku. No bo to znowu powrócimy jakby do tego strategicznego dylematu, gdzie się angażować i jak mocno. Mówię o dylemacie amerykańskim, tak? Czy tu na Ukrainie, czy tam na Wyspach Salomona chociażby, czy nie wiem, no, czy gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej. Więc no, jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie, bo konkludując już, to jest naprawdę, obiecuję, że to jest ostatni wniosek już, no to wydaje się, że na razie to porażkę ponosi Rosja, bo ona jednak, no, poza Ukrainą oczywiście, gdzie to zniszczenia są największe, no ale Rosja nie zrealizowała swoich celów, przynajmniej na razie, a realizuje po trochu cele
cele innych mocarstw, no przede wszystkim też Chin, które mogą zobaczyć, przetestować chociażby spoistość świata zachodniego, które Rosja to przyspieszyła też integrację tego świata pozaeuropejskiego również. No i teraz, jeżeli już w ogóle podejdzie pod Kijów, no to to będzie jeszcze bardziej realizowanie tego scenariusza chińskiego, ale też i Amerykanie na tym zyskują, a traci Rosja, tak? Więc no zobaczymy, jak to się zakończy, ale tu ostatni głos jest, należy do pana. No dziękuję bardzo. No, może możemy rozjaśnić tą sytuację na końcu, bo widzę tu wiele niewiadomych. Tak, właśnie pan ciekawe wątki porusza i w zasadzie tutaj nic nie pozostaje, tylko odnosi się do nich, bo naprawdę to ciekawe komentarze. Właśnie z tymi Stanami Zjednoczonymi nie wiem jak jest, bo to chyba nikt tego nie wie, ale chyba postawa władz amerykańskich czy administracji Bidena pokazuje, że oni myślą, że są w stanie na dwóch frontach, że są w stanie dać radę na dwóch frontach. Przy czym należy zauważyć, że na obu frontach nie muszą używać koniecznie tych samych aktywów. To znaczy po stronie rosyjskiej w tej chwili wysyłają uzbrojenia, ale głównie lądowe. Oczywiście wsparcie finansowe, no ale to jakby tutaj Amerykanie już przyczynili do tego, że wysypują z worka z pieniędzmi te dolary wydrukowane. Natomiast po stronie Indo-Pacyfiku muszą bardziej angażować się w tej chwili politycznie, no bo jakby polityka tutaj w Europie jest w tej chwili dużo prostsza do prowadzenia, no bo jednak Federacja Rosyjska zrobiła robotę swoją polityką, jakby wszyscy sami się... Ale zaraz może zmienić. Zaraz może zmienić, także muszą trzymać rękę na pulsie, ale tam z drugiej strony jednak dużo więcej trzeba chyba polityki takiej bardziej zręcznej. Jednocześnie tam działa marynarka wojenna, jednocześnie tam wciąż jest ta gra właśnie o handel, o strefy wpływów, takie soft power bardziej, a tutaj na froncie rosyjskim już coraz bardziej przechodzimy do tego hard power, czyli wysyłamy karabiny, później rzutnie, później czołgi, później samoloty. No to wszystko jest w tej chwili jakby pochodzenia też różnych państw, nie tylko Stanów Zjednoczonych, no ale jakby wydaje mi się, że te płaszczyzny rywalizacji troszeczkę są inne i w tym kontekście trochę to ułatwia Amerykanom działać na obu frontach jednocześnie. Zresztą Amerykanie kilkukrotnie pokazywali, że są w stanie efektywnie zarządzać polityką swoją na kilku kierunkach naraz. Wydaje mi się, że po prostu to wynika z tego, że mają bardzo taką dobrze rozbudowaną nawet tą administrację u siebie, te środowiska eksperckie, jakby te ośrodki, które zajmują się konkretnymi regionami na świecie. Oni prowadząc tą politykę imperialną czy hegemoniczną od 100 lat po prostu są dobrze przygotowani tak administracyjnie, logistycznie do tego, by podejmować działania na... Oczywiście może zabraknąć środków w pewnym momencie, czy może zabraknąć środków militarnych, czy właśnie finansowych, ale jako administracja i jako pewnego rodzaju zaplecze intelektualne, oni są w stanie obsługiwać, wydaje mi się, że w różnych kierunkach. No, bez wątpienia. Muszę panu powiedzieć, że śledziłem dokładnie dokumenty amerykańskie w ostatnich tygodniach i te propozycje, które formułują dla krajów Azji, no niewątpliwie są wysoka jakość, tak? I widać, że no, ten kraj jest imperium już od kilkudziesięciu lat. Wiele takich programów przeglądałem i wiele tego typu dokumentów i ten wyglądał na bardzo przemyślany, więc widać tam, no, że myślało nad tym wielu ludzi i że to nie jest taka prosta rzecz przygotować 28-punktowy plan chociażby dla Azji Południowo-Wschodniej. Widać było tam rzeczywiście dużą taką intelektualną jakość, ale jak będzie, to zobaczymy, bo mogą się w ogóle role odwrócić. Być może tutaj zostanie zawarty pokój, a wybuchnie coś na Indo-Pacyfiku, czy to na Wyspach Salomona, czy na przykład Fidżi, taki kraj, który dzisiaj przystąpił do tej amerykańskiej gospodarczej inicjatywy, właśnie Indo-Pacific Economic Framework, tak, bo to jest nowa gospodarcza inicjatywa w tamtym regionie świata. Więc rzeczywiście bardzo dużo się dzieje. No i cóż, to było podsumowanie takich pierwszych prawie 100 dni konfliktu na Ukrainie. I teraz uważa pan, już konkludując, co będzie najważniejsze? Najważniejsze pytanie, jakie pan by teraz sobie zadał. Które rozstrzygnięcie będzie najważniejsze? Czy dołączenie Białorusi do wojny,
czy to, czy kto przełamie kogo, kto wytrzyma bardziej tą wojnę na wyniszczenie. Jakie jest teraz kluczowe pytanie? Gdyby Krzysztof Wojczal, autor książki Trzecia dekada, o której tutaj cały czas rozmawiamy, że jesteśmy w nowej rzeczywistości, że ta trzecia dekada XXI wieku no chyba będzie kluczowa, to jakie jest kluczowe pytanie na dziś, na koniec maja 2022 roku? Jak daleko są w stanie posunąć się państwa Zachodu i NATO, by uratować Ukrainę? Okej, w porządku. No to ja zadaję w takim razie pytanie, jak rozwinie się sytuacja na Indo-Pacyfiku, jakie będą jej reperkusje i skutki dla bezpośredniego otoczenia Polski, w tym właśnie też i na Ukrainę. I tymi pytaniami już kończymy, także bardzo dziękuję panu za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Życzymy również państwu miłego weekendu, dużo zdrowia. Kłaniamy się.